Mokosz, zdziwiło cię to, jak wcześnie przywitało cię słońce, które zaczęło wpadać przez okna z sypialni, w której dzisiaj spałaś. Odruchowo mogłaś się wystraszyć, nie widząc Welesa. Dopiero po chwili sobie przypomniałaś, gdzie jesteś, w jakich warunkach śpicie. I kiedy wyjrzałaś przez to okno, może nawet przysłaniając się lekko przed tymi porannymi promieniami słonecznymi, widzisz, że go nie ma. Ale widzisz, że musiało być to całkiem niedawno, bo widać wyleżane przez niego miejsce niemalże pod samym oknem. Ta sucha, połamana trawa, może nawet ogonem gdzieś trzasnął jakiś krzak. Dopatrujesz go, czy zajmujesz się swoim porankiem? Próbuję go wyczuć. Czujesz go, nie jest w pobliżu. Chyba się chłodzi w wodzie już od rana. Jeśli się chłodzi w wodzie, to zostawiam go w pokoju. Wiem, że dla niego to są ciężkie temperatury, więc... Powiedzmy, że zajmę się poranną paletą. Jotis, jak owocna twoja była nocna eskapada? Wydaje mi się, że to była taka podróż dzieciaka. W sensie odwiedzał zakątki, które kojarzył, może przysiadał na budynkach, których wcześniej nie było, a wcześniej były jakimiś placykami, na których bawił się razem z resztą dzieciaków. Poszedł do tej biednej dzielnicy, w której sam się wychowywał. Przechodził uliczkami, może ktoś go zahaczył, ale teraz wygląda już inaczej, rusza się inaczej. Więc też specjalnie nikt go nie zaczepiał. Był o tyle szczęśliwe, że pozbawiony Eosa nie jest specjalnie wyrywny do bitki, więc sam też unikał niepotrzebnych starć. Mówisz o takiej fascynacji trochę, może, przynajmniej ja tak to odebrałem, nowymi budynkami, nowymi miejscami, które kiedyś były tylko górką piachu. A co w przypadku, kiedy znajdujesz w jakimś stopniu istotne dla ciebie miejsce z twojej przeszłości, z dzieciństwa, które teraz jest ruiną? Co wtedy czuje Jotis? Takie miejsce, myślę, że z jedno mogłoby się znaleźć. Budynek, w którym jest zawalony dach, powybijane okna, nawet ściany zaczynają się sypać. Pewnie chodziłem do tych budynków. Stałem na tych kamieniach. Może przesypywałem z dłoni do dłoni piach, który pozostał z tych piaskowych fragmentów ścian. Wspominałem, że jeden z tych budynków dotyczył jakiejś dziewczyny z młodych lat, więc może uroniłem jakąś łzę, a później głośno się z tego śmiałem, jak planowaliśmy, że to będzie na całe życie i to jest ta największa miłość, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Więc to było takie wszystko słodko-gorzkie, a później, kiedy już gdzieś tę swoją potrzebę sentymentu zaspokoiłem, to wszedłem, wyobrażam sobie, tak Jotis idący między budynkami i w węższych alejkach rozstawiający szeroko dłonie, tak żeby palcami jednej, drugiej dłoni ciągnąć po tych budynkach. Mimo że nigdy o tym nie myślał, to teraz zdał sobie sprawę, jak bardzo za Cyrą tęsknił. Jak mu tego brakowało. Go rozgardiaszu, chaosu, gdzieś niewypowiedzianej przemocy, bo te wszystkie ciemne sprawy się tam dzieją. Sam wspomniałeś. Dokończ. Są tak wtopione w to miasto, że jeśli kiedyś tu byłeś, to tak bardzo do tego przywykłeś, że już chyba nawet tego nie zauważasz. Tak jak wspomniałeś, bez Eosa nie wyrywasz się do walki. Byłeś świadkiem, jak gdzieś tam właśnie w jednej z takich wąskich, ciemnych uliczek ktoś może nie był pozbawiany życia, ale na pewno dobytku. Po prostu pobity, zabrano mu to, co miał przy sobie, błagając, że chce nakarmić żonę, dzieci. Nie mieli dla niego litości. Zostawili go z pustymi rękami. Stałem za ścianą. Słyszałem to. Różne scenariusze, wizje, jak to mogłoby się potoczyć. Ale finalnie krok w przeciwną stronę. I wyrzuty sumienia, które pojawiały się dopiero wtedy, kiedy zbliżałem się do budynku, w pobliżu którego był Eos. I ta
więź, ta cena, ten dar stawał się coraz bardziej wyczuwalny. Im bliżej byłem Aosa, tym bardziej miałem za złe mu Jotisowi sprzed pół godziny. Dlaczego się nie rzucił? Przecież dałby radę. Przecież palcem w nosie położyłby ich. Zrobiłby pierwszy krok do tego, aby zmienić Cyrę. I kiedy położyłem się w łóżku i wiedziałem, że Eos jest blisko, to jeszcze jakiś czas nie mogłem zasnąć, bo wyrzuty sumienia nie dawały mi spokoju. Odejmij sobie jeden punkt animuszu. Skoro aż tak bardzo cię to dotknęło. Dla przypomnienia, animusz odzyskujemy, korzystając z własnych motywacji swoich postaci. Macie ich po kilka punktów, także bez obaw. Jeden punkt to nie jest wielka strata. Ale nastał poranek. Ty może nie jesteś zaskoczony tym porannym słońcem, ale tak jak całą Cyrą, stęskniony do tego, żeby pierwsze promienie wpadały tak wcześnie. Twoja eskapada nie trwała do bladego świtu, więc myślę, że połowicznie wyspałeś się. Natomiast możesz słyszeć zza ściany to, że Mokosz też już nie śpi. Ba, słyszysz lądowanie Welesa, aż ci się dzban z wodą zatrząsł. No to trzeba podtrzymywać utworzony obraz. Przychodzę, pukam do Mokosz do drzwi i wołam przez drzwi. Może dzisiaj idziemy biegać razem? O, w takim upale. No dobrze. Zaciskam pięść. Jeszcze zanim otworzysz drzwi, to zaciskam pięść, bo tak wtedy czułem i pewnie po cichu modliłem się do Asloga, żebyś nie przyjęła tego zaproszenia, ale kiedy widzę, że drzwi się otwierają, to trzeba robić dobrą minę do złej gry. Widzisz Mokosz w jakichś luźnych takich szatach, nie w pełnym rynsztunku jeszcze, no bo w takim to w ogóle byłoby nie, może nie tyle co niemożliwe, ale bardzo uporczywe, żeby biegać. Natomiast ja chciałbym poprosić was o rzut. Taki rzut informacyjny, jak komu pójdzie. I niech to będzie rzut waleczność plus wytrzymałość. Idziemy biegać sami, co nie? Tak. No dobrze. Ja się nie nadaję do biegania po piasku, słuchajcie. Ale zaraz, jeszcze jedną kością. O, dobra, mam cztery jedynki i jedną szóstkę i jedną piątkę. Dobrze, szóstka to jest sukces. Nie ma forsowania. Jedynki się nie liczą, póki nie ma forsowania, dokładnie, więc masz sukces. Jotisie? Jeden sukces, też mam jedynkę, ale na szczęście jest sukces, więc... Dobrze, biegniecie ramię w ramię. Zdziwiony jesteś, Otis, bo Mokosz zawsze się broniła przed wszelkimi ćwiczeniami, a tu w takich trudnych warunkach radzi sobie zaskakująco dobrze. Natomiast wy poza samym bieganiem jesteście świadkami, jak miasto budzi się do życia. Kiedy biegniecie w stronę centrum zabudowań miasta, gdzieś biegając tymi oczywiście bardziej dostępnymi uliczkami, widzicie ludzi, którzy od rana rozstawiają swoje stragany, wychodzą z jakimś niewielkim bydłem. Ustaliliśmy, że tu jakieś bydło było. Są już w ogródku, te drzewa figowe pielęgnują. To, co da się hodować na tej suchej, surowej ziemi, to oni tu od samego rana pielęgnują. Kiedy zakręcacie kółko i wracacie w stronę wody, dostrzegacie statki, marynarzy, którzy od rana w pocie czoła szorują pokład, przygotowują żagle, widzicie kilku z nich żagiel zszywają, gdzieś jakieś prace. No, sama Cyra od samego rana tętni życiem. Natomiast kiedy wracacie w stronę budynku, w którym nocowaliście, gdzie macie siedzibę, tak to nazwijmy, widzicie zakłopotanych akolitów Filotowego Zakonu,
Ale jak to tak z rana, bez śniadania? Szanowni, tutaj jeźdźcy nasi, już pod z chusteczką przychodzi, pod czoła wyciera, leje się z was niemiłosiernie. Jednak wysiłek plus takie warunki, to jest coś okropnego. Ja generalnie chcę zaznaczyć, że oczywiście poszłam biegać, bo pomyślałam, że to miło ze strony Jotisa, że wyciągnął tą rękę i mi zaproponował, ale ja nie jestem zadowolona. Ja nie po to się rano myłam, żeby teraz już lało się ze mnie jak po całym dniu i to jeszcze bez śniadania. Więc może i miałam ten sukces na kości, ale czuję, że zużyłam większość swojej energii jak na razie. Ja bym to troszkę ugryzł inaczej. Twoje ciało sprostało wezwaniu, ale twoja psychika nie jest zadowolona z tego wyczynu. Ja mam małą traumę. Może dodatkowo nie pomagało temu to, że klasycznie już Joty stonął w opowieściach. To znaczy, tu stał taki okręt, gdzie za dzieciaka wychodziliśmy z samego rana i kradliśmy im ryby z pokładu, kiedy wracali po nocnym połowie, a tu w ogóle był taki budynek, on się wtedy budował i stały to takie żurawie, na którym uczyliśmy się wspinać i tak dalej, i tak dalej. Więc to biegnięcie ramię w ramię Jotis wykorzystywał też do tego, żeby ci o wszystkim opowiedzieć. Czy przez twoje nocne przeżycia tych opowieści było więcej? Wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli byłaby taka możliwość, to chciałbym w drodze powrotnej, żebyśmy przebiegali nie przez Talejkę, ale obok niej. Tak, żeby Jotis, odważniejszy o drugą osobę, rzucił okiem, gdy jest jakiś ślad, coś zostało po tym, co działo się tu w nocy. Widzisz zeschniętą, po części wsiąkniętą w piasek, no, nie kałuże krwi, no plamy. Plamy krwi, no tak jakby, nie wiem, złamali mu nos, wiesz, krew poszła, jest taka plamka, jakbyś, nie wiem, z pół szklanki ulał. To wtedy pojawiła mi się w głowie myśl, że przeżył, ale im bardziej biegliśmy w stronę tego budynku, gdzie był Eos, to rodziło się we mnie pytanie, i co z tego? Powinieneś być tam, działać i pozwolić na to. Pewnie z takim nastrojem wracamy, więc jak spotykamy tych akolitów, którzy tam plą i mówią, to uprzejmie się ukłaniam, ale idę się umyć, tak bez słowa. Może trochę nawet Mokosz, która biegła ze mną, widziała mnie od początku tej podróży do końca, to zauważyła, że Jotis stał się bardziej markotny, milczący, im bliżej byliśmy budynku, do którego wracaliśmy. Czyli podsumowując, początek podróży i prawie cała podróż Jotisowi dziób się nie zamykał, zasypywał cię zresztą jak zwykle różnymi opowieściami z własnego życia, z rzeczy, które tutaj przeżył w Cyrze, ale im bliżej powrotu, czyli już gdzieś od tego portu, już ten opowieści marniały, aż ostatnio tak naprawdę 100-200 metrów Jotis milczał, co było dla ciebie ogromnym zdziwieniem. Czyżby się zmęczył? Nie może. Wiesz, to nie jest tak, że Jotis się nie męczy, po nim też podcieknie, tylko skąd on ma jeszcze siłę, żeby gadać w biegu? Jak dla mnie, to właśnie ją stracił. Więc ostatnie 200 metrów ja się mogłam nawet trochę uśmiechnąć. Ogarnęliście się. Wzięliście niektórzy ponownie prysznic, kąpiel. I usiedliście jak zwykle do bogato zastawionego stołu do śniadania. Po tym jak usiedliście, akolici przygotowali wam wodę, dzban wina, gdybyście mieli ochotę, i w spokoju przy tym namiocie zaraz obok wasze piękne, Jezu, uciekło mi słowo, majestatyczne smoki również się posilają. Ja skupiam się na wodzie. Ja odruchowo... No. Tylko tyle, że jakby trzymając się tego, że chciałbym swoją część jedzenia rozdać, więc trzymam się wody. Ja odruchowo zaczynam nalewać sobie wina do pucharu i tak zatrzymuję się w połowie,
Myślę o tej temperaturze, która jest już teraz na zewnątrz, a mamy poranek. Odstawiam wino i dolewam wody. Szkoda. Słyszysz od Jatisa. To byłoby ciekawe obserwować cię pierwszego dnia tutaj pod banie wina. Może jutro. Co dobrze wpasowałabyś się w to miasto. Tutaj osób odurzonych winem od rana jest bardzo wiele. Może powody tego są różne. Oni bardzo często chcą zapomnieć o wielu rzeczach. Bądź mniej się nimi przejmować, a... Wiesz, Mokosz, możesz mi wierzyć. Odprowadziłbym cię tu z powrotem i nic by ci się nie stało w mieście. Jeśli ja nie wątpię. Ale zostaję przy swoim rozpieńczonym winie. Na razie. Posilacie się i w pewnym momencie nieśmiało do środka zagląda jeden z akolitów. Widać, on tak nie wie, czy może, czy nie może, i tak łebek trochę wsadza, zagląda. Śmiało! Zapraszamy. Wybaczcie, że przeszkadzam w posiłku, ale jaśnie panie, pan wczoraj prosił, żeby odnaleźć kupca Kasana. Znalazłem, bez problemu. Ma kramik we wschodniej części miasta. Jak pójdzie się tą główną aleją i dojdzie się do tej fontanny, która kiedyś działała, to trzeba skręcić właśnie na wschód i prosto, jak się dojdzie do końca, to na skrzyżowaniu jest jego kramik. Ta fontanna w kształcie węża? Tak. Pradziadek opowiadał mojemu prapradziadkowi, a on odpowiedział dla swojego prawnuka, i on opowiadał dla swojego wnuka, a mi ojciec powiedział, że ona kiedyś działała. Muszę ci powiedzieć, że panienka Mokosz uwielbia historię. Mówię mu to cicho. Gdybyś chciał uprzyjemnić jej wieczór podczas kolacji, powiedzenie historii tej właśnie fontanny byłoby coś, za co byłaby ci niezwykle wdzięczna. Ta relacja już tak? Nie byłaby taka sama. To ja się przygotuję, jeszcze pójdę. Ojca, on już stary trochę, ale jeszcze, żeby mi jeszcze raz opowiedział, żebym ja dobrze przyszedł i opowiem. Bo kolację podajemy o zachodzie słońca, tak żeby już taki fajny chłodek był, żeby ta kolacja przyjemna była. Coś jeszcze mogę dla was zrobić, drodzy smoczyjeźdźcy, wybrańcy? Była ogromna przyjemność, że nas odwiedziłeś. Gdyby można było tylko załatwić to, aby resztka tego śniadania została rozdana okolicznym mieszkańcom, bylibyśmy zobowiązani. Tak, brat Alvar już wspominał o pańskim życzeniu, oczywiście. To, co zostaje na stole, zostanie rozdane wśród najbiedniejszych. Czy ty ten fragment o moim uwielbieniu dla historii mówiłeś cicho, ale tak, że ja to słyszałam? Nie, siedzicie naprzeciwko siebie. Dobra. Siedzicie naprzeciwko siebie, to nie da się nie słyszeć. On próbował, on tak specjalnie robił, wiesz, bo jej się podoba, nie? On jeszcze patrzył ci bezczelnie prosto w oczy. Ja tego nie komentuję, natomiast od co najmniej 15 lat nikt nie nazwał mnie panienką. Zostało zapamiętane. Mój młody jeźdźcu. Jeźdźca. Udajemy się do Kasana? Zawsze marzyłam o wybitnej ceramice. Słyszałem, że starsi ludzie bardzo cenią sobie tego typu rzeczy. Że panienko, zdam się na twój gust, jeżeli warto będzie coś nabyć. Kolejny kubeczek do kolekcji. Dobrze. To ja, wiesz, biorę jakieś skórzane może bukłaki, napełniam nam wodą. Wy tutaj macie przygotowane wszystko. Jest kilka bukłaków z wodą, jest jakiś suchy prowiant, gdybyście podróżowali po mieście dłużej niż to konieczne, niż żebyście nie musieli wracać o pustych żołądkach. Więc są jakieś, wiesz, mieszki z figami, jakieś owocami i tak dalej. Takie, wiecie, podręczne. Jedno to, jedno tamto, garść fig właśnie.
Taki suchy prowiant w cyrze. To ruszamy. Wiedząc, ruszamy. Że Mokosz może mieć już dosyć tych opowieści, to pewnie widzisz to, ale jest mocno się dusząc, powstrzymuje się i stara się szybkim krokiem pokonać tę ścieżkę przedstawioną przez akolitę. Moje fapon, powinnam powiedzieć to 3 zdania temu, wy mieliście przygotowane po swoim biegu, już czekały na was takie specjalne szaty. One są dość jasne, z kapturami, taka niespotykana dla ciebie, Mokosz, tekstura właśnie. Chyba wydaje mi się, że w tej wersji lniane chyba byłyby takie najbardziej przewiewne. Jeżeli się mylę, to niechże mnie ktoś poprawi w komentarzu. Natomiast no, przygotowali mu ubrania tak, żebyście mogli w tym skwarze chodzić, stąd też właśnie woda i ten posiłek, żebyście nie zasłabli nigdzie. No i tak jak wspominałem ostatnio, jeżeli udajecie się do miasta, no to jeszcze Eos na upartego gdzieś tam się zmieści, ale nie ma opcji, żeby Veles wleciał pomiędzy te budynki. Zanim wyjdziemy, ja na pewno pójdę do Velesa, spędzić z nim 5 minut, przekazać mu, że by się nie martwił, że no, jest mi przykro, że się nie zmieści w mieście i żeby lepiej może nie krążył w powietrzu nad budynkami, bo może to wzbudzać niepokój wśród mieszkańców, nie przywykłych do smoków, tylko żeby został gdzieś tam, poszukał cienia, że w razie czego na pewno to zawołam. Ty widzisz go w ogóle, jak przychodzisz do niego, leży dalej pod tym domkiem, swoim ogonem chwycił jedną z palemek i chociaż trochę cienia w swoją stronę nagina tą palmę. Może nawet tak jak niektóre zwierzęta, między innymi psy, nawet podkopał trochę ziemię, żeby chociaż troszkę do tej chłodniejszej ziemi się dostać, żeby z jednej strony być, ale też widzisz, że ziemia wokół niego jest mokra, czyli regularnie zażywa chłodnej kąpieli dla swojej ulgi. Kiedy ty przyszłaś i powiedziałaś mu to wszystko, spojrzał na ciebie z takim zniesmaczeniem, troską, ale też i zrozumieniem oraz akceptacją. No, bardzo nie chcę go tu zostawiać, ale no, jak wiesz, na razie nie ma innej opcji. Wiesz i czujesz, że gdyby było jakieś zagrożenie, to jesteś w stanie go wezwać. On będzie bardzo wyczulony na twoje wezwania. No dobrze, no to ruszam z powrotem po Jotisa i na miasto. Jeśli chodzi o pożegnanie z Eosem, to zakładam, że wygląda to tak, że trochę się tam przekomarzamy, trochę go popycham w piach, on te swoje pióra strzepuje, żeby go zostawić, ale on się w ciepłym piasku dobrze czuje. Więc on trochę się w nim pokłada, trochę się tarza. Ja mówię mu o tym, że idę, żeby tu został, nie zostawiał Velesa samego. Widziałbym to jako tę scenę, że on jako ten archetyp ciekawskiego wygląda tak, że my odchodzimy, nikniemy za zakrętem, on robi 3 kółka dookoła tej palmy, którą się zakrywa Veles, tupie chwilę w miejscu i startuje do lotu. I leci za nami tak czy siak. Tak, gdzieś krąży nad miastem. W sumie tak. Nikt nie mówił, że nie wolno. Proszono tylko, żeby poszanować samą architekturę i nie niszczyć oczywiście tymi wspaniałymi istotami, z którymi jesteście związani. Kiedy myśleliście, że rano Cyra tętni życiem, to teraz jest tłoczno. Bo bramy zostały otwarte na oścież, przyjeżdżają nie wiadomo skąd ludzie, może z tych pobliskich koczowniczych ludów przyjeżdżają wymieniać jakieś swoje dobra, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. No na pewno w samym porcie pojawiły się kolejne statki, gdzie wychodzą kupcy ze swoimi pracownikami prowadzącym te wózki na handel. Tutaj przebić się przez centrum jest nie lada wyzwanie. Natomiast to, co doświadczył Jotis w nocy, a to, co widzisz ty, Mokosz, za dnia, mało jest tutaj straży. Bardzo mało. Na tyle ludzi, na tak zatłoczone ulice,
Brakuje tutaj żołnierzy, natomiast nie brakuje oprychów. I możecie być świadkiem sytuacji, że przechodząc przez rynek, kierując się oczywiście w stronę Kasana, to widzicie, jak jeden z takich typowych oprychów, nie da się pomylić oprycha z kupcem, bez przesady. Widzicie, jak podchodzi do jednego z kupców, wystawia rękę, kupiec mu przekazuje mieszek. Gdzieś tylko błysnęło ostrze noża spod kurty tego oprycha i on znika gdzieś w tłumie, idzie dalej. My mamy czas, żeby reagować? To jest wasza decyzja. Ja jeżeli widzę, to chciałbym reagować teraz, już Eos jest blisko mnie. Jeśli widzę, że on chce zareagować, to łapię go za rękę, żeby go powstrzymać. Z prostego powodu. Nie był to akt przemocy jakiejś. No, krzywda się kupcowi nie stała. Widać było ewidentnie, że to nie pierwszy raz, tylko regularnie ściągany haracz. Na tyle, na ile Jotis mi tyle przedstawił w swoich historiach i to, jak to miasto funkcjonuje, to wiem, że na razie to jest rządzone przez gangi i to tak wygląda na ulicach i może lepiej pierwszego dnia nie wtrącać się, szczególnie, że to jeszcze nie jest nasz... Znaczy, zwykły pospolity oprych, który ściąga haracze, to nie jest coś, kogo pokonując rozwiążemy problem, bo trzeba się sięgnąć głębiej, więc ja bym chciała go powstrzymać przed tym wystartowaniem do przodu. Łapiesz mi za rękę? To widzisz twarz, która się odwraca, to zupełnie inna twarz niż tą, którą kojarzysz wcześniej. W sensie ten miły, wesoły chłopiec, który opowiada ci historię. Kiedy go łapiesz za rękę i blokujesz, i on się odwraca, nie biegnie. Jakby zatrzymuje się na ten twój gest, ale widzisz tam wściekłość. Widzisz ogień w tych oczach. Pewnie gdyby mógł, to by cię pierwszą spalił teraz w tym ogniu. Nachyla się do ciebie i mówi trochę przez zęby, pewnie trochę plując, wkładając dużo emocji w to wszystko. W którymś momencie trzeba wysłać im pierwszą wiadomość. Czasem trzeba na początku zabić płotkę, żeby cię zauważono. Nie mogę się nie zgodzić, ale na razie nie chcemy, żeby nas zauważono. Nie jesteśmy szpiegami. Jesteśmy jeźdźcami, o których wie całe miasto. I chodzi o to, żeby wiedziały też persony, które chcielibyśmy, żeby nie tylko byli tego świadomi, ale też się tego bali. Wątpię, żebyśmy te pokolenia teraz wyedukowali w tak krótki sposób. Ale ludzie rozumieją jeden język. Bardzo uniwersalny język. Jeszcze nie teraz. Nie w taki sposób. Ja ci naprawdę z chęcią pomogę. Następnym razem nie łap mnie za rękę, proszę. Niektórych odruchów bardzo trudno się to oduczyć. Jak już wspomnieliście o tym, faktycznie nie da się was nie rozpoznać, nawet bez waszych smoków. Poza tym na tle wszystkich opalonych twarzy rzucacie się mocno w oczy i spotykacie się z podszeptami. To chyba oni, ale gdzie smoki? Niektórzy ludzie patrzą na was z podziwem, może nawet ktoś się wam ukłonił, ale zdarzały się spojrzenia, może nie to, że złowieszcze, czy jakieś tam tym bardziej mordercze, bardziej po prostu z brakiem tej aprobaty, z niezrozumieniem, co wy tu robicie na naszej ziemi. Żyjemy sobie. Ale raczej wydaje mi się, że dzisiejszego dnia więcej tych pozytywnych spojrzeń, głosów czy uścisków dłoni niż tych negatywnych. Ale oto budziczka dobiega końca. Zostawiacie za sobą ten największy rumor, niczym mrówki wychodzące z gniazda. I dochodzicie do końca ulicy i z daleka widać piękny szyld na płótnie, porcelana ukasana. Reklama dźwignią handlu.
Sam na to wpadłem. I faktycznie widzicie, że może nie ma tu takiego ruchu jak w tej głównej części targu, ale wchodzi człowiek, dwóch wychodzi, wychodzi ten, wchodzi dwóch następnych, tam jest ruch. To nie jest tak, że to stoi puste. Wychodzą z wazonami, dzbanami, misami, talerzami, wszystko co się da zrobić z porcelany, figurki. Ja patrzę na Mokosz, mówię, że panienko wejdź pierwsza, będzie wyglądało bardziej naturalnie. Chęcią wejdę pierwsza w obawie, że za szybko coś powiesz w środku. I wchodzę. W porządku. Czynisz, Mokosz wraz z Jotisem, pierwsze kroki już bezpośrednio przed budynek. To jest taki, ma wąskie alejki jakby po swoich bokach, które oddzielają go od innych budynków. Kiedy wchodzisz do środka, pchasz te stare drzwi, które skrzypią bardzo wysokim tonem, aż troszkę nieprzyjemne dla waszych uszu. I wchodzicie do środka, no jest wszystko, co możecie sobie wyobrazić z porcelany. Od misek, garnków, wazonów, donic, właśnie jakichś różnych figurek ozdobnych. Nawet takie porcelanowe, uciekło mi, takie stojaki wysokie. Jak kolumna trzyma sufit, tak taki stojaczek jest nawet porcelanowy, że można na to postawić donicę i wtedy kwiatek stoi, wiecie, na wysokości 1,20 m, a nie na podłodze. Jakby komuś parapetów w domu brakowało. No niesamowite niesamowitości, wszystko co jesteście sobie w stanie wyobrazić z porcelany. Natomiast kiedy tylko wchodzicie, może nie klienci, których jest tutaj sztuk 3, ale sam właściciel przybytku. Nie trudno poznać, był elegancko, ładnie ubrany, jak to na kupca przystało. Też takie luźne, lniane szaty, ale w takim ciemno-zielonkawym kolorze. Jak on tylko was zobaczy, to może nie to, że pada na kolana, ale zbliża się w waszą stronę, to za zaszczyt, że wybrańcy odwiedzili mój kramik. Zapraszam, wybierzcie, co wam się podoba. Słyszeliśmy? Nie, no, nigdy nie śmiałbym próbować uwiecznić podobiznę któregoś z waszych cudownych smoków. Nie jestem godzien. Aż tak dobry artysta za mnie nie jest. Ręce już stare. Może jak za młodu bym zaczął ćwiczyć, to może by coś z tego było. Ja się rozglądam za najbardziej kiczowatym dziełem, jakie mogę tam znaleźć. Po prostu coś tak abstrakcyjnie kiczowatego, że nie da się na to patrzeć. No to powiedz nam, co znajdujesz. Co ja tam mogę znaleźć? Figurkę małej dziewczynki w różowo-turkusowej sukieneczce z misiem w jednej ręce i z lizakiem w drugiej, o jakoś bardzo dziwnie zaburzonych proporcjach. Ja się w ogóle, jak to widzę, to zastanawiam, skąd w Tyrze w ogóle ktoś z Tyry mógł coś takiego wymyśleć, bo to zupełnie nie wygląda jak obraz, który można było w tych miejscach gdzieś spotkać na ulicy, żeby później odtworzyć. Więc wybieram, to jeszcze jest pozłacana i to taką imitacją złota, jest straszna. Brokatem obsypana. Tak. Jak tylko zaczęłaś się interesować tą figurką i wzięłaś ją w swoją dłoń, to Kasan od razu powiada. To nie jest akurat moje dzieło, to akurat odkupiłem od jednego z kupców. Cholernie wysoką cenę zapłaciłem, bo nie starał się. Pfu, głupi byłem. Ta figurka tu już stoi z szósty rok. Że to jest arcydzieło wybitnego artysty. Coś mi się w niej nie podobało, ale mówię, jak wybitne, to biorę. No i tak już stoi, kurz tylko zbiera. Jeżeli się podoba... Ktoś o tym pomyślał. Widzisz, stoi Jotis. W końcu przecież nikt nie je jednego jajka na śniadanie.
i odwraca się i trzyma w ręku taki, wiecie, jak są kieliszki na jajka, tylko jest podwójny w kształcie wielbłąda i jajka się wkłada w garby. Mówi, doskonale, Kasanie, przecież dziecko ledwie je jedno jajko na śniadanie, a dwa, doskonały pomysł. Ja tak na to patrzę, mówię, i Jotisie, to chyba nie jest na jajka na śniadanie. To masz na myśli, Mokosz? Kiedyś zrozumiesz. Odwracam się w stronę Kasana i mówię, szanowny Kasanie, ja poznaję tę figurkę. To jest bez dwóch zdań robota wybitnego znawcy tworzenia w porcelanie. A że mój szanowny kolega chciał nabyć wybitne dzieło z porcelany, to z moją rekomendacją myślę, że to jest to, czego potrzebuję. Śmiało, jeżeli wpadło wam do gustu, oczywiście, weźcie. Weźcie, nie chcę pieniędzy żadnych za to. To zaszczyt, że w ogóle przyszliście tutaj do mnie. Klienci z boku patrzą i tak chyba urwali się z choinki, nie do końca wiedzą, przepraszam, z palmy, nie do końca wiedzą, o co chodzi. To jest chyba jednak ta trójka ludzi, którzy nie mają okna na świat i nie wiedzą, że smoczyjeźdźcy przybyli. Więc oni chwilę się pokrócili, ale widząc to, jak Kasan skupił na was uwagę, oni po prostu wychodzą z tego sklepu. Może kobieta rzuciła, to innym razem może przyjdzie. Obrażona jaśnie pani. Jeżeli jest jakaś taka zasłonka, bo wątpię, żeby był napis otwarte na drzwiach, to jeżeli jest jakaś taka kotarka czy zasłonka, którą kupiec daje znać poza zamknięciem na klucz drzwi, że jest zamknięty biznes, to ja podchodzę tak do tych drzwi za tym ostatnim gościem i zasuwam tę zasłonkę. Dobrze, dzięki ci, że to zrobiłeś. Kurwa, nie lubię takich rzeczy robić przy ludziach. Figurki oczywiście dla was, jak najbardziej. Uznanie i szacunek za to, co robicie. Nie tylko u nas, ale i na całym świecie. Co was sprowadza tak naprawdę? No myślę, że wiesz. Tak, ale lubię usłyszeć pewne rzeczy. W sumie nie co nas sprowadza, tylko co nas wysłał. Wysłał nas strażnik porządku do ciebie. Jako osoby, która może nas tajemnić problemy, które ostatnimi czasy się tutaj dzieją. Tak. Kurde, podręcznik. Oczywiście. Wiem, że wysłał was Vardis, a przynajmniej nie jestem aż takim głupcem, żeby się tego nie domyślić. Sprawa jest poważniejsza, niż mu się wydaje. Mieliście przyjemność przejść się przez Cyra? Tyle, o ile? Ile strażników naliczyliście? Trzech. A ludzi? No właśnie. Tysiące. No właśnie. Także tu jest problem. Niby nie leje się krew na ulicach. Nic złego się dzieje poza tym, że władza leży w rękach bandziorów, grup przestępczych. Nazywajcie to jak chcecie. Zwykłe zachlej mordy. No dobrze. Poczekaj. Zanim przejdziemy dalej. Jotis, rzuć sobie mądrość plus zrozumienie. Ewentualnie lub obycie i historia. Choć raczej wolałbym to pierwszą kombinację. Ale tylko Jotis. Zrozumieniem. Mhm. To nie jest takie mocno historyczne. To całe dwie kostki. Dwie kostki? A z... Ze smoka. No dobrze, ale to tylko... Dwie obycie. Masz dwa obycia i nic... Dwa mądrości i nic w rozumieniu? Tak. On nie rozumie, on działa. Czyli nic, nie masz sukcesu. Nie. Chcesz to forsować? Animusz będzie zbijało, prawda? Jak wypadną jedynki. Albo coś się stanie innego.
Nie muszę cię pozbawiać ani muszu, mogę wymyślić fajną komplikację. A i się udało. Jest 6 i 2. Masz taki flashback z dzieciństwa. Gdzieś sytuacja, gdzie ktoś bliski został właśnie osaczony przez grupę przestępców. I wśród tych przestępców był Kasan. Kiedy najpierw sobie to przypomniałeś, zacząłeś to trawić i spojrzałeś, on coś pokazywał dla Mokosz, opowiadał o jakiejś kolejnej figurce i spod szaty dostrzegasz, wiesz, tatuaż grupy, do której przynależą. Niech to będzie, nie wiem, skorpion. Trochę sztampowe, ale niech będzie. Dwa kroki w jego stronę. Łapie go za nadgarstek. Gwałtowny ruch. Błyskawicznie. Błyska gdzieś spod jego szaty sztylet i rozcina mu tę szatę, tak że ta szata się odsłania i tego skorpiona widać w całości. Patrzę, trzymam go dalej. Co ty robisz? Ten nadgarstek i trzymam ten nowa sztylet. Szata. Stary tatuaż. Pamiątka. On ci się wyrywa, mówiąc każdy błędy popełnia. Prócz, żeby je teraz naprawić. Mam jeszcze drugą pamiątkę. Odsłania ci ramię, widzisz tylko, wiesz, szramę po wbitym jakimś ostrzu. Ty płacić cenę własnych decyzji. Tak. Dlatego wiele zawdzięczam dla Vartisa. Dlatego jestem tu, żeby pomóc. I nie podoba mi się ten porządek rzeczy, jaki tu teraz panuje. Kurwa, no nowa szata. Nie mam ci tego za zły, natomiast wystarczyło poprosić, powiedzieć. Uchyliłbym rękawa. Mieście niestety nie wystarczy prosić. Poza tymi murami, tak, w tych murach jesteśmy po tej samej stronie. Się odwraca do Mokosz. On tak zawsze działa? Czy zawsze to nie wiem. Ale na pewno od jakiegoś czasu. Ale wracając do tematu. Z tego co rozumiem, oprychy i gangi działały tutaj zawsze. Chciałabym, żebyś wskazał, dlaczego wiążesz to z korupcją w każdym zakonie. Bo ja wiem, że zakony tutaj nie miały nigdy jakiegoś ogromnego wpływu, więc z jednej strony nie dziwi mnie, że jest mało strażników i tak to wygląda, no ale coś, jakiś poszlakę dowód musisz mieć, skoro zawiadomiłeś Vartisa o tym. Dobrze, wiecie kto niespełna pół roku temu zdobył tytuł zarządcy Cyry? Ja nie wiem. Dziś przedstawia się jako Paulini, ale dawno temu znany jako Siwy. Ty kojarzę, kim był Siwy? Wiesz co, on jest mniej więcej twoim rówieśnikiem, więc ty mogłeś go nie znać pod... że młody. Zarządcą całej Cyry jest... Tak, stał się... 20... Ty czekaj, wróć. 17. Nie, to nie. Wróć, żartowałem. Starszy od ciebie. Jak ty byłeś dzieckiem, to on był w twoim wieku. 30 lat, o tak. Dobra, myślę, zapomniałem, że ty masz 17 lat. Zdawałem się... Wiedziałem, że jesteś młody, ale nie tak bardzo. Dziękuję, ja mam 30. Dobrze. Pasza pani. Więc jak ty opuszczałeś Cyrę, no to był ktoś starszy od ciebie. Kurde, nie wiem. Rzuć K6. 4. 4, czyli powyżej. Wiesz co? To był ktoś, z kim mogłeś mieć styczność na co dzień. I raczej wtedy, kiedy ty poznawałeś ulicę, to on był takim po prostu drobnym złodziejaszkiem. Nie był szkodliwą osobą. Znaczy, w sensie nie eskalował w tamtym momencie aż tak bardzo. Ale, wracając do faktów. A jak wiecie, albo i nie wiecie, to już wam uświadamiam. Siwy
przejął też jeszcze troszkę wcześniej siłą dowodzenie właśnie nad pustynnymi skorpionami. I mam niemalże pewność, że to on macza w tym palce, bo uwaga, podczas ostatniej konfrontacji skorpionów z lisami, kto się wtrącił? Czarny zakon. Na czyją korzyść? Skorpionów. Nie mam na to dowodu namacalnego, a słowo jednej osoby można zawsze obrócić przeciwko niej samej. Jeszcze raz, Kasanie, jak nazywa się dzisiaj? Siwy? Paulini. Paulini. Tak się przedstawia. Nie każdy ma nadane nazwisko. Jest to wyrozumiałe w tych stronach. Chyba coś o tym wiesz. Oczywiście. Czy rozumiem, że Paulini, ze względu na pełnione przez siebie stanowisko, jest otwarty na spotkanie ze smoczymi jeźdźcami? Teoretycznie powinien. Byłoby wyrazem braku szacunku i ignorancją. Co spowodowało, że nie jesteś już częścią pustynnych skorpionów? Dawno temu, Kasan jest starszym mężczyzną, dawno temu, jak miałem tyle lat, pewnie co ty, kiwa głową w stronę Mokosz, chciałem odejść. Po prostu chciałem, miałem dość takiego życia. I owszem, dali mi możliwość. Idź śmiało, załóż farmę, żyj, handluj, rób co chcesz. Ale w momencie, kiedy moje życie zaczęło się układać, przyszli do mnie. Zażądali, żebym wrócił, a ja odmówiłem. Tamtego wieczoru oprócz mojej żony zabiłem 7 z nich. Sam zostałem śmiertelnie ranny, a odnalazł mnie właśnie Vartis, który tutaj wtedy czynił pierwsze swoje kroki w celu przyłączenia Cyry do Imperium. No nie patrzcie tak na mnie. Gdzie możemy znaleźć Pauliniego? Najpewniej w ratuszu. Natomiast nie zdziwcie się, jak zobaczycie oprychów siedzących tuż przed nim. W kompanii waszej czarnej straży, bez urazy oczywiście. Ty nie masz żadnego osobistego powodu, dla którego chciałbyś, żeby Pauliniego spotkała zasłużona niechybnie sprawiedliwość, ale czy nie masz własnych przesłanek prywatnych? Mam. Bo to jego ojciec mi to zrobił. A jego ojciec zmarł niedługo później po całym zajściu. Nie pamiętam, chyba jakiś wąż go ukąsił i zmarł od trucizny. Kto dowodzi lisami? Słucham? Kto dowodzi lisami? Wspomniałeś, że w mieście są dwa główne gangi, skorpiony tak, pustynne i... Po prostu nie zrozumiałem, co mówisz. Nieważne. Lisami. Dobrze, może dla odmiany jakaś kobieca postać? Katrina. Miasto jest jakoś podzielone między skorpiony i lisy, to znaczy, gdybyśmy chcieli natknąć się na silnorękich jednej bądź drugiej grupy, to czy są jasno wytyczone granice? Tak, w większości przypadków Paulini trzyma się ścisłego centrum, ściąga haracze od wszystkich kupców.
Natomiast Katrina trzyma się kurczowo portu. Czy tatuaże wszyscy nosicie na rękach, tak jak kiedyś, czy teraz już panuje dowolność co do miejsca tatuażu? Akurat zawsze była dowolność. Ja wybrałem tutaj. Wiem, że to teraz głupie, ale zawsze jak przychodziło co do czego, to stawałem się, opierałem tą ręką o framugę. Bo od razu rozmówca wiedział, z kim miał do czynienia. Dzisiaj już się tym nie chwalę. Dzisiaj też będzie wiedział. Bądź mężczyzną i dumnie noś coś, co kiedyś było twoją chlubą, teraz jest twoją zgubą pod wstydem. Ja, wydaje mi się, że muszę ochłonąć. Nie wiem, panienko, jeśli chcesz porozmawiać z Kasanem, ja już podziękuję. I może pamiątkę wezmę następnym razem. Dziękuję ci pięknie za twoją gościnę. To była przyjemność. To ja dziękuję. I wybacz starcowi za błędy popełnione w młodości. Zatrzymuję Gdybyście jeszcze czegoś potrzebowali, gdybyś ty czegoś potrzebował, Jotisie. Mój kuzyn potrzebowałby, żeby usunąć mu bliznę przechodzącą przez całą twarz, którą zawdzięcza tobie, Kasanie. Nie wiem, czy jesteś w stanie coś na to pomóc swoją ceramiką. I wychodzę. Jak widzę, że wychodzi, to wybiegam za nim i jeszcze w drzwiach dość głośno mówiąc: dziękujemy jeszcze raz, Kasanie, za pokazanie kolekcji dla wybranych, jeśli chodzi o twoją ceramikę. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Bo tak sobie pomyślałam, że możemy być obserwowani, więc... On chyba podłapał i krzyczy ze środka: zaszczyt było was gościć, zapraszam ponownie. Choć słyszysz łamiący się głos na końcu. Doganiam Jotisa. Nie próbuję go łapać do ręka. Znaczy, z tego co zrozumiałem, to Jotis po prostu wyszedł. Nie mówiłeś, że gdzieś odbiegasz, znikasz, nie, uciekasz. Nie. Wychodzę i w niepowolutku gdzieś tam sobie wracam. Chyba powinniśmy gdzieś w spokojnym miejscu przedyskutować tematy związane z zakupem nowej ceramiki. Może pozwolimy smokom rozprostować skrzydła i chwilę polatamy. Świetny pomysł. Powiem ci co nieco o mieście. I uśmiecham się i idę powoli. I może jak wychodzimy, to widać, jak wspominamy o tym, żeby smoki polatały, to Eos pewnie, który ciągle gdzieś tam latał, tak nisko przelatuje nad nami i leci w stronę budynku, w którym się zatrzymujemy, żeby dać znać momentami, Pelesowi. Momentami, jak chodziliście ulicami, to nawet wiecie, pojawiał się jego cień śmigający nad miastem. Ale latał też na tyle wysoko, żeby nikogo niepokoić. On tylko poszedł dać znać Velesowi, że szykuje się spacer. Ciekawe, czy Veles go posłucha. Ty się zastanawiasz nad tym, czy Veles go posłucha, ale najpierw się zastanawiasz, kiedy mu się skończą te opowieści. Przecież on opowiada i opowiada. On o każdym budynku, każdej wapiennej, pustynnej cegle, o każdym krzewie ma jakąś opowieść. Kiedy mu się skończą te opowieści? Natomiast w pewnym momencie przestajesz go słuchać i czujesz narastające protesty od strony Velesa. Jest samo południe, temperatura jest nieznośna. Mimo to, że to była tak naprawdę godzinna, półtorej godzinna przechadzka, wy cały czas jesteście spragnieni
może nie to, że już wysuszyliście swoje bukłaki z wodą do końca, ale no... Nie pamiętasz, Mokosz, kiedy ostatni raz wlałaś w siebie tyle wody i ciągle ci mało? Czy jesteś w stanie wskazać nam miejsce niedaleko miasta, w którym będzie jakaś oaza z dużą ilością cienia, żeby tam lecieć, porozmawiać na spokojnie i żeby mój smok przeżył tą temperaturę w jakiś jakkolwiek komfortowy sposób? Ja mam propozycję, Jotisie. Jeżeli chcesz, to ją przyjmij, jeżeli nie, to wymyśl własną. Bo to, co widzicie w porcie, to jest tak zwana Zatoka Szara. Słynie z tego szarowego piasku, który tutaj jest na potęgę. I tak nazwano całą zatokę. I po drugiej stronie, tak naprawdę, gdzie to dla was jest raptem ze 2 godzinki lotu, no może 3, zaczynają się góry i tam jest trochę lasu. Tam moglibyście wśród drzew usiąść, odpocząć, i również dla waszych smoków cienia się znajdzie. Jeżeli no, masz jeżeli... lepszą propozycję, proszę, nie krępuj się. Ja bym tylko dodał do tego, że może Jotis w ogóle tam przeżył swój pierwszy raz, więc on w ogóle jak tam leci, to widzisz, że nie opowiada dużo. Opowiada tylko, że to ważne miejsce, że wielu młodych leciało tam na randkę, że młodzież organizowała tam ogniska i zabawy, może odbywały się jakieś święta nowiu i tak dalej, ale nie ma tam jego osobistych wspomnień. Są tylko, że co młodzież tam ogólnie robiła. Jak leci, to widzisz, że się szczerzy. W sensie, że to taki głupkowaty uśmiech 17-latka, który coś wiem, ale ci nie powiem. W takim razie, jak wylądujemy, to ja z zapazuchy wyciągam tą figurkę wielbłąda, którą Jotis znalazł u Kasana na 2 jajka. Wręczam mu ją, bo zdążyłam ją złapać, wybiegając za nim z kramu. Mówię, tu masz zagadkę. Twoim zadaniem będzie zorientowanie się, co jeśli nie 2 jajka na śniadanie. I pierwszy raz Jotis widzi taki uśmiech na twarzy Mokosz, którego może by się nie spodziewał, bo związany na pewno nie z wykonywaniem obowiązków, tylko sugerujący, że może mieć poczucie humoru i jakieś... Jotis się tak uśmiecha w wieku panienki. O takich rzeczach się jeszcze pamięta? Przepraszam za to pytanie, ale jestem po prostu ciekaw. To znajdziesz odpowiedź. Dałoby mi dużą nadzieję. Znajdziesz odpowiedź na to pytanie, jak będziesz w moim wieku. Strasznie długo przyjdzie mi więc czekać. Uśmiecham się i zdejmuję jakąś skórę czy derkę ze smoka i kładę ją na tych skałach, żeby Mokosz mogła usiąść. Jeśli jest tam na tyle dużo miejsca, że Veles jest w stanie też tam usiąść wygodnie, to ja podziękuję za derkę i siądę sobie na jego łapie. Dobrze, zatem pozwólcie, że ja się cofnę o 3 minuty do tyłu, kiedy dostrzegacie to miejsce jeszcze z lotu. Faktycznie, niewielkie góry, nie tak potężne i masywne jak te, które mieliście w drodze do Cyry, to raczej pagórki takie, 1000, może 1000 hakiem metrów. I widzisz nad samym wodą otwierający się las i taką sporą, naprawdę ogromną polanę. Tam setka ludzi się spokojnie by zmieściła. Może nawet jeszcze jest na środku wypalone miejsce obłożone kamieniami w ramach jakiegoś paleniska, też dość sporego. Więc jest tu tyle miejsca, że się spokojnie 2 smoki i wy możecie położyć plackiem i jeszcze trochę luzu będzie. Jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, bo starsi opowiadali mi, że organizowano tu święto wiosny.
rozpalano tu ogniska. Świętowano to, że natura budzi się do życia. Że wszystko się budzi. Zwierzęta, rośliny, ludzie i ich potrzeby. I jako młody nie rozumiałem jeszcze, jak ważne to święto, ale pamiętam, że moi starsi koledzy, może nawet równolatkowie Siwego, strasznie na ten pierwszy dzień wiosny czekali. Było ogromne przedsięwzięcie. Proszę dokończ. Że bardzo na to czekali. Były ogniska, były śpiewy, zabawy. Pamiętam, że ojcowie bardzo krzywo patrzyli na to, że ich córki jechały, czy płynęły łodziami na to. Płynęły łodziami na to święto. Ale za to, z tego co pamiętam, matki płakały, a ojcowie rechotali, kiedy synowie wsiadali do łodzi i płynęli. I pamiętam, że nie pamiętam, żeby oni kiedyś tak chętnie wiosłowali jak wtedy. Wręcz tak. Popisywali się, który będzie szybciej płynął, więcej machał. To było potężne przedsięwzięcie, bo to na kilka ładnych okrętów żeście przepływali całą tą zatokę. Dobijali do brzegu u podnóża tych gór, potem tymi małymi łódkami na raty ktoś zawsze musiał wiosłować przynajmniej dwa razy, więc zawsze ktoś miał przypał w tej sytuacji i to było potężne przedsięwzięcie. Wy tak naprawdę jechaliście tam dzień, dwa dni wcześniej, żeby to wszystko przygotować, drewno, łowca musiał coś upolować, bo tutejsze lasy są bardzo bogate, były przynajmniej za tamtych czasów bogate w zwierzynę, teraz nie wiesz, bo dawno cię tu nie było. Więc to było potężne przedsięwzięcie i tak jak on ci to opowiada, to ty Mokosz widzisz po prostu oczami wyobraźni ten tłum ludzi bawiący się pod tymi drzewami, przy tym ogniu, którego teraz tutaj nie ma, a przy którym ty siadasz zaraz obok Welesa. Mówiono, że matki zostawały na brzegu po stronie miasta i były w stanie rozpoznać śmiechy i nie tylko swoich córek odbijające się od gór, niesione przez wodę, które wracały do miasta. Podobno co święci kapłani aż rumienili się z tego, co wracało od wody. Cyra jednak bardzo rubaszny lud. No jakoś trzeba sobie odbić życie na tak ciężkich warunkach. Chciałaś porozmawiać na osobności. O ile rozumiem, że życie intymne Cyry jest ciekawym tematem i mógłbym rozmawiać o nim godzinami. Tym niemniej chciałaś pani rozmawiać na inny temat. Tak, bo strasznie mnie zmartwiło to, co usłyszałam. To nie będzie tak proste do rozwiązania, jeśli Siwy, czy tam Paolin, jak się teraz wie, jest hersztem jednego z dwóch głównych gangów i zarządcą miasta, to nie tak prosto będzie to udowodnić. Wiesz, że w sensie tą korupcję, bo nie wjedziemy do jego pałacu pytając go wprost, a wykorzystanie drugiego gangu byłoby całkiem niegłupim pomysłem, gdyby nie to, że wykorzystując ten drugi gang, jeśli się pozbędziemy Siwego, to i tak Cyra wróci do tematu zarządcy, który, tak jak wcześniej to było, był na pokaz i gangów, które trochę bardziej równomiernie zajmują się miastem. Jeżeli mogę, uważam, że najrozsądniejszym sposobem byłoby zacząć od tego, aby kto wie więcej na temat gangu niż jego najwięksi wrogowie. Tak mi się wydaje. I tak jak słusznie wspomniałaś pani, wiedza, którą może posiadać Katrina, może bardzo się przydać do tego, aby zacząć szkodzić skorpionom. Następnie, kiedy skorpiony będą osłabione, osłabimy lisy, tak aby napuścić jednych na drugich. A czyż
dla miasta, które nie chce podźwignąć się z własnej porażki, jest lepszy przywódca niż były gangster, który próbuje podnieść się po własnej porażce, a przy tym doświadczony kupiec? Ja jestem zaszokowana tym, co słyszę, dlatego że nie zdążyłam powiedzieć tego, co się zrodziło w mojej głowie, a czym była myśl o tym, że będziemy zobowiązani tutaj posadzić nowego przywódcę i że Kasan jako swoje odkupienie byłby idealny. Widzisz pierwszy raz w moich oczach błysk podziwu łamanego ze zrozumieniem, że jednak gdzieś mamy podobne tory myślenia. A tym bardziej jestem zdziwiona. Tym bardziej jestem zdziwiona, wiedząc, no byłam przy tym, jak z nim rozmawiałeś, więc na pewno nie spodziewałam się, że teraz ty wyskoczysz z taką propozycją. Kiedy widzę ten, wiesz, na twarzy pojawiające się zaskoczenie, może radość z tego, że myślimy podobnie i tak dalej, to żeby szybko to uciąć i Otis się uśmiecha tak za fatiacką, mówi, ale najpierw ich wszystkich zarżniemy. I uśmiecha się tak, żeby nie było, klepie cię w ramię, tak jak, wiesz, chłopaka by kolegę klepnął i idzie rzucać kamyki. Bo zakładam, że jest tam też kamieniste, skoro wspominałeś, że są góry, to spodziewam się, że gdzie są kamienie i zaczyna puchtać kaczki. I po chwili, wiesz, słyszysz, cztery, a, i rzuca dalej. Ja tylko wzdycham, mruczę pod nosem, a Slaugu daj mi siłę. A już było tak dobrze. Tak jak wcześniej Cyra rządziła się swoimi prawami i byli zawsze tu przestępcy, tak teraz to po prostu wymknęło się spod kontroli i są bardzo brawurowi, otwarcie wychodzą na ulicę, robią co chcą. Nikt nie może ich powstrzymać. I to jest chyba to, co najbardziej cię boli, Otisie. Bo to zawsze było, ale gdzieś ta straż była, karali tych ludzi za takie otwarte działania, konflikty. Chodząc ludziom. Natomiast teraz tak jakby Cyra była na ich łasce. No właśnie, brakuje mi jeszcze jednej informacji wśród tych, które już żeśmy zdobyli. No bo jest mało strażników na ulicy, okej, okay, ale pytanie, czy jest ich mało, bo tylko tylu ich zostało w mieście, czy jest ich mało, bo większość siedzi w barakach i nic nie robi. Bo jeśli zostali odprawieni, to będziemy musieli skoordynować nasze działania z ściągnięciem dodatkowych ludzi, którzy zaraz po tym, jak będzie pojawi się nowy zarządca i załatwimy, co mamy załatwić, wkroczą do miasta i będą tego w porządku pilnować. A jak byś chciała, żeby było? Chcesz, żeby tu faktycznie zostało, nie wiem, tuzin żołnierzy, a reszta została odesłana z powrotem? Czy żeby jednak oni siedzieli na zmianę, po prostu patrolowali miasto, a ci siedzą w barakach, rubaszkują, powijając wino w chłodnych pewnie piwnicach? W ogóle przyszło mi do głowy, w związku z tym, że to czarny zakon, że mogło być tak, że w momencie, w którym ta korupcja się pojawiła, mała część z nich dała się przekupić i zaczęła współpracować, natomiast tych, którzy nie chcieli współpracować, albo zabito, albo odesłano. Okej. Przypomnij mi o tym, o tej informacji, jak będziesz rozmawiała z kimś, kto mógłby coś na ten temat wiedzieć. Okej. Mam dla ciebie informację, ale nie mogę ci jej dać o no. Tako. W sensie, rozumiem. To nie jest wiedza powszechna. Jedliście... Tylko... No mów, proszę, proszę. Możemy tylko polegać na strażnikach. Biorę ją bliżej, podchodzę, łapię ją za rękę. To cię dziwi, bo on cię tak łapie za rękę jak facet kobietę. To
nie jest takie, wiesz, nie łapie cię za nadgarstek, łapie cię dłoń w dłoń. I przyprowadza cię do wody. Prosi cię, żebyś przykucnęła razem z nim i gdzieś tam daleko widać delfina, który gdzieś płynie. One lubią wieczorami spływać sobie, więc w ciągu dnia, co on kłóca i mówi, musimy polegać też na ludziach, mieszkańcach. Wiedziałaś może o tym, że rekiny najbardziej boją się delfinów? Ze wszystkich zwierząt żyjących w wodzie, rekiny najbardziej boją się delfinów, bo ze sobą współpracują. Bo jeden delfin może co najwyżej uciec rekinowi, ale kiedy zbiorą się w stado, potrafią je pokonać. To ich rekiny boją się najbardziej. Chodzi tylko o to, żeby uświadomić delfiny tego miasta, że nie żyją tam same. Dlatego trzeba uciąć rękę, która kradnie kupcowi, żeby kupiec uwierzył, że ta ręka boi się włożyć rękę do jego sakiewki. Ja się zgodzę, tylko że po tym jak my stąd odlecimy, to tu muszą być ludzie, którzy te ręce będą ucinać, bo zanim Tyra uwierzy w twoje możliwości, wiesz, to nie są rzeczy, które dzieją się z dnia na dzień. Kiedy... Oni to poczują, ale będą potrzebować wsparcia. Nie każdy sam jest w stanie się bronić, nawet jeśli uwierzy w twoje możliwości. Muszą mieć zaplecze i poczucie, że są tu ludzie, którzy stoją na straży. Kiedy o tym mówicie i faktycznie gdzieś tam w tej Zatoce Szarej może i pojawił się jakiś delfin skakujący z wody, za pleców słyszycie warknięcie Welesa. Poproszę was rzut albo na zrozumienie w tej sytuacji, albo po prostu na spostrzegawczość. To jest zdecydowanie rzucę na spostrzegawczość. U mnie to wszystko jedno. Mam jeden sukces. Przypomnij mi proszę, jeśli na K ósemce mam ósemkę, to się to są dwa sukcesy. To ja mam trzy sukcesy. Dobrze. Jak tylko Welas się zerwał, nawet nie... W pierwszym momencie nie chciałaś, może odruchowo, nie wróć. W pierwszym momencie nie złapałaś z nim więzi, jakby pytając się o niego, co chodzi. Tylko czułaś jego spojrzenie na wodzie. Więc sama zaczęłaś się przyglądać. I ty widzisz, że te delfiny wszystkie z tej zatoki zaczynają się pojawiać i zaczynają uciekać w stronę cieśniny, żeby wyjść na otwarty ocean. I w tym momencie sobie uświadamiasz, że to nie jest rekin. Chlup potężny wody, eksplozja kropel, wyjawia się potężna istota, tak jakbyście widzieli kraba z mackami, szczypcami, potężną skorupą, taką zakręconą jak typowy ślimak, który się wynurzył spod wody, ta woda opadła, wzburzyło całą zatokę i widzicie, jak zaczyna poruszać się w stronę miasta. Ja dosłownie, jak kazałeś rzucać, myślałam, że Welec się obraził, że ktoś mnie za rękę trzyma, co nie? Ja też tak myślałem, ale no to w takim razie wskakuje. Ja tylko krzyczę na smoki i biegnę w stronę Welesa. Czekałem na jakiś bodziec, żeby to aktywować i te delfinki po prostu... Mua. Tak. Zatem. Rzut na inicjatywę. Poproszę K6. Ja, wybaczcie, już nie będę wstawać po kostki, wykorzystam rolkę, skoro już ją założyłem. A my w przyszłości będziemy grać na rolce, ja może trochę nawet zmodernizuję naszą grafikę, żeby wstawić tu okienko z rolki, żeby nasi widzowie widzieli wasze rzuty. Borys rzucił 2. Ja rzuciłam 6. Oby to nie była zmarnowana 6. Dobrze, to jest 6, potem jesteś Mokosz, potem jest Jotis i na końcu Chimera. Od
ważne słowo. Chimera, tak? Od razu takimi tutaj. Dobrze, przepraszam, przepraszam. Śmierć z zatoki. Szczególnie, że w ogóle jakby nie z powodu jakichś zaburzeń magii czy kryształów się tu znaleźliśmy. Dobra, wskakujemy i wiesz. Ja widzę, wskakuję i Tozar mnie pierwszy. Krzyczej startuje. Dobrze. Zatem, to nie jest wielka odległość. Spinacie swoje smoki, jesteście w stanie tam dotrzeć, no, błyskawicznie. Mokosz, jesteś pierwszy. Jestem pierwsza. Tak. Aha. Chimera nas widzi? Nie, jest tyłem do was. Z tym bolcem od szpikulcem od muszli w waszą stronę. Dobra. No to ja chyba zacznę od... jeszcze jedno pytanie. Ona jest tyłem do nas, czyli zakładam, że jest przodem w stronę portu. Tak, no mówiłem, udaje się w stronę miasta. Dobra. To chyba zaczęłabym od tego, żeby odwrócić jej uwagę od miasta. W związku z tym wykorzystam, a w sumie Welec wykorzysta iluzję. Mhm. Tylko jakoś tak mądrze, bo to dopiero pierwszy poziom iluzji. Ale powiedzmy, że... że po tej stronie Chimery, od strony Otwartego Morza, czy tej ciśniny, chciałabym, żeby wizualnie z wody wyskoczył i wskoczył wielki delfin, dużo większy niż normalny. Tak, żeby ona miała wrażenie, że wizualne tylko, że coś dużego koło niej wyskoczyło z wody i wskoczyło z powrotem. Okej. Okay. Moja iluzja, znaczy Welesa iluzja obejmuje na razie jeden z zmysłów, więc oprę się na razie na wzroku. Przypomnij mi, proszę, jeżeli masz zapisane, jak konkretnie brzmi ta moc, tak. Żeby to nie zrobić. Tworzy iluzję obejmującą jeden zmysł. Efekt jest krótkotrwały i po pierwszym zaskoczeniu łatwo się zorientować, że to tylko pozory. I wchodzi albo automatycznie, albo rzucam na więź. Poproszę twój rzut. I to nie chodzi o to, że ona nie zadziała, tylko chodzi mi, żeby sprawdzić, czy Chimera to... Przepraszam. Potwór, krabopająk. Śmierć z głębi. Z zatoki. Z zatoki, dobra. Tak, to jest chimera podręcznikowa. Trzy sukcesy. Widzisz, jak ona w momencie pojawienia się tego delfina skręca na jedną chwilę, zanurza się pod wodę. Po czym wyłania się znowu z tym potężną eksplozją wody, która nawet momentami z tej perspektywy widzicie, że tworzy się mimowolnie tęcza w tym deszczu opadającej wody. Natomiast ona się obkręca i zaczyna dalej postępować. Ogólnie mechanicznie mówię, że ona postępuje, ale są cztery segmenty, żeby tam dotarła. I ona jeszcze jest na tym czwartym pierwszym. Więc jakby tu w swojej turze się nie poruszy, o ile Jotis czegoś nie zrobi. No ja to sobie wyobrażam tak, że ta iluzja, ona się tam zanurza w wodzie, wynurza i nad nią już jest Jotis z Dzidą. On jakby się nie bawi póki co w coś takiego i korzysta z tego. On atakuje Dzidą, a Eos atakuje naturalną bronią, bo to ma, więc ma takie... To jest taki wspólny atak, no. Tak, i ma takie szpikulce na końcu skrzydeł, więc oni wspólnie atakują. Dobrze, to proszę. I to będzie już tak. Dwie ósemki. I 8 plus, tak, wspaniale.
dwie ósemki, osiem szóstek. No to jest possible. Z tym, że nie rzucasz na walkę wręcz, tylko na spryt i zręczność, jako na broń dystansową. A nie, bo ty nie broń... broń naturalna, nie, przepraszam. Tak. Ja miałem dystansową. Cztery sukcesy. Widzisz, Mokosz, jak Jotis obraca się. Przez chwilę myślałem, że to może być tęcza, no bo sam Eos jest wielokolorowy i zaczął świdrować. Wbił się gdzieś przy samej skorupie, przy przednich tych kończynach, chciałem powiedzieć niby nóżkach, przy tych przednich kończynach wbił się swoimi ostrymi szponami, gdzieś kłapnął paszczyskiem, Jotis dodźgnął dźwignią, po całej zatoce rozlega się pisk. Teraz Chimera. Chimera cię zauważa, mój drogi przyjacielu, i wykona jeden ze swoich dwóch ataków. Rzućmy kością, sprawdźmy, który. Próbuję cię chwycić szczypcami. I żeby uniknąć tego ataku, potrzebuję twój jeden sukces na unik. Mam cały 1k6 na unik, więc... I k8 za smoka. Nie macie jeszcze nic w puli. Pamiętajcie, że macie po punkcie rozmachu. Nie, nie ma sukcesu niestety. Dostajesz jeden stan. Czy obrywasz ty, czy obrywa twój smok? Dałbym jeden na smoka, bo mam niezłomny. I kiedy smok dostaje stan, to podobnie jak człowiek, mam 1k8 na atak lub unik. Tak. Eos jest poturbowany. Miej w pamięci to, że masz dodatkowo k8, możesz ją wykorzystać, tak jak wspomniałeś, do ataku lub uniku. Wiesz co, to nie było kłapnięcie, to było uderzenie tym szczypcem, żeby cię odgnać jak natarczywą muchę. No i Mokosz teraz ewidentnie ryk złości, bólu Eosa. Bardzo też taki piskliwy, wysoki, tak sobie to przynajmniej wyobrażam w jego wykonaniu. Tak. Następna tura. Eos jest dużo mniejszy od Venesta, więc ja, widząc małego Eosa na tle tej ogromnej chimery i te szczypce lecące w jego stronę, no to się zaczynam gotować w środku. A jak ja się gotuję, no to Welec się gotuje, więc będziemy atakować pazurami. Więc to już będzie w zwarciu. Tylko zastanawiam się i raczej w to miejsce, które już zranił Eos. Mhm. Jakby tam już jest rozdarcie i tam chcemy celować. W porządku. Moje fapą, Borys, bo ty ogólnie za sukcesy możesz przeznaczyć na obrażenia, możesz przeznaczyć na dodatkowe rzeczy. Ja zadecydowałem za ciebie, że to są obrażenia, ale w przyszłości możesz również skupić na sobie uwagę przeciwnika, możesz dorzucić kaszustki do puli uników i coś jeszcze za chwilę znajdę. Więc jeżeli jakieś jest... To na początek chciałem obrażenia na pewno. To obrażenia to weszły jak w masełko. Dobrze, zatem Mokosz, atakujesz swoimi szponami, raczej welesowymi. Kości mi się w ręce nie mieszczą. Aż tyle? No. Tak, bo ja mam 3k8. Ale pamiętaj, że za każdą dodatkową 8 ściągasz 1/6. Nie, bo mam 2k8 za poziom więzi i... Nie. No. Nie, Kaniu. Masz 1k8 za smoka i poziom więzi wynosi 2 i możesz zamienić 2/6 na 2/8. No, więc mam 3/8. Tak, ale nie, ale masz za to pomniejszoną pulę o 2k6. Ile wynosi twoja waleczność i walka wręcz? Dobra, czekaj, już. No to sobie zabieram 2 kaszustki. Nie, poczekaj, stop. Ile wynosi twoja waleczność plus walka wręcz? Więc normalnie rzucałabyś 6 szóstek i 8. No. Możesz wziąć 2 8 zamiast 2 6, wtedy rzucasz 4 szóstki i 3 8. I to się zgadza. Mówię, no.
I mam z instynktu smoka plus 2k6 na tak, atak. To więc oczywiście. Mam 6k6 i 3 ósemki. Dużo kości. No, turlej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, już. Kurwa. Dobra, co my tutaj mamy? Jeden sukces, drugi sukces, trzeci sukces, jedynki się jeszcze nie liczą. Trzy sukcesy. Tak. Wystarczy jeden, żeby zadać obrażenia. Jedno. Natomiast co z dwoma pozostałymi sukcesami? I już mówię. Możesz zadać więcej obrażeń, możesz dodać 2k6 za każdy sukces na uniki do puli skrzydła, czyli również, żeby mógł z tego korzystać twój partner, czyli Jotis. Zmienić położenie bez utraty akcji, odstąpić od walki bez utraty akcji, ściągnąć kolejny atak na siebie. To jedną k6, znaczy jedną szóstkę przeznaczam na dodatkowe obrażenia, a drugą chcę ściągnąć atak na siebie. Okej. Nie udało ci się wbić w to samo miejsce, co dla Jotisa. Nie wiesz, czy to podmuch wiatru, czy to ta przerażająca poczwara zdążyła akurat się przekręcić i ty lądujesz na tej ciężkiej skorupie. Bezskutecznie Veles próbuje wbić szpony, pazury i musiałaś, że tak powiem, odbić się. Jotis. Ja kontynuuję, jestem wściekły za to, co się zrobiło Eosowi, co zrobiło to Eosowi, a jeszcze jak widzę, że Veles lata tak mocno denerwując i ściągając uwagę tego potwora na siebie, to ja to traktuję jako okazję i wjeżdżam, że tak powiem, jebmu dzidy dosłownie. Mm-hmm. I dodatkowo chciałbym skorzystać z tej kausemki. Mhm. Dobra. No i to jest bardzo dobry rzut. Na jednej jest ósemka, czyli to jest 2 i 3 szóstki, czyli to jest 5. Dobrze. Chciałbym 4 w dodatkowe obrażenia. Mhm. Jedną, ponieważ Veles ściąga uwagę, to bym chciał dać Kasi 2k6 do uniku. Czy to ogólnie są w puli? Ja następnym razem sobie przygotuję żetony, bo zapomniałem. A mam, zbieram kapsle na Fallouta, więc żetonów mi nie będzie brakowało. Także spoko. Ty odskakując, Mokosz, wraz z Velesem z tej skorupy, widzisz, jak ponownie uderza Jotis za osem i oni trafiają kawałek dalej od poprzedniego ataku, bliżej w stronę czegoś, co można nazwać szyją. Tak można to nazwać, bo to tak wychodzi takie ze skorupki. Więc oni się gdzieś tam wbijają zaraz za głową, znowu cios dzidą, szpony idą w ruch, trysnęła znowu taka gęsta, czerwonawo, może nawet bordowawo maź po jego ciele. Ale teraz atak idzie w Mokosz oraz Velesa. My obserwujemy i widzimy, że to tego potwora jakoś tam boli, poza tym, że leci z niego jucha. Tak, bo wraz z tym uderzeniem jest kolejny pisk nienaturalny. Droga Mokosz, jeden sukces na unik poproszę. No dobra. Masz dwie dodatkowe steczki. Tak. Ale nie muszę z nich korzystać, mogę je zostawić. Nie, nie muszę. To jest wasza pula i z tego co pamiętam, ona nie ma górnego limitu. No to na razie je zostawmy. Trzy sukcesy. Akurat tutaj w przypadku uników chyba nie ma dodatkowych korzyści. Jeszcze szybko spojrzę. W ogóle rzuciłam 3 sukcesy i 2 jedynki. Nie, jest tylko napisane, że za nadmiarowy sukces na rzucie w atak. Tak, właśnie tutaj sprawdzam. Więc nie, tutaj nadmiarowe sukcesy nie mają znaczenia, więc unikasz tego ataku. Z drugiej strony druga para szczypiec chciała ciebie, wiesz, odbić. Jesteś troszkę większym komarem niż Eos i bardziej, może jeszcze nie zabolałaś, ale no sprowokowałaś. Chimera posuwa się jedno pole postępu do przodu i następuje nowa tura. Mokosz.
No to ja zakręcam w powietrzu i kolejny atak w zwarciu. Zamierzam ją rozszarpać razem z Velesem, zanim dojdzie do tego miasta. I co my tu mamy? Nie wierzę, 3 ósemki. 3d8, 3 ósemki. To jest 6 sukcesów. I tak, nie mam żadnej 6. Także 6 sukcesów. Ile z tego na obrażenia, ile co dalej? Nie, to jest koho. Nie no, spokojnie. Jedną kość przeznaczę, jeden sukces przeznaczę na pewno na znowu zwrócenie uwagi na siebie, a 5 w obrażenia. Wbiłaś się wyżej, może nawet minęłaś się z Velesem i wylądowałaś jeszcze dalej w stronę głowy. I tutaj Veles wbija swoje potężne paszcze, wyrywając kawałek mięsa raz po raz. Gdzieś łapą przytrzasnął jakąś pomniejszą mackę, która zaczęła wychodzić spod skorupy. Ją wyrwał swoimi szponami. Ale to sprawiło, że ta bestia się rozścierżyła, zaczęła się szarpać. I ona wykonuje kontratak, bo ma taką możliwość. I wykonuje go na ciebie. No, tak zakładam. I teraz ja poproszę od ciebie 2 sukcesy na łuk. 2 sukcesy na łuk. Pamiętaj, możesz wziąć tą 2 w puli. Możesz jedną sobie wziąć? Są 3 w puli, bo są od ciebie 2 i ja teraz dam 1. To są 4 kości. Jeden sukces są 2 kości, więc macie 4 kości. Aha, okej, dobra. Czyli 4 kości są w puli. Ja jeszcze tylko jedno pytanie techniczne. Czy ja mogę z nich skorzystać przy forsowaniu? Nie. Jeżeli ich teraz nie weźmiesz do puli, to nie bierzesz ich wcale. Nie biorę ich do puli. I to są 2 sukcesy. Widzisz, jak łeb tego potwora skierował się w twoją stronę i on z tych swoich jakichś tutaj czułek wyrzucił w ciebie jakąś zielonkawą kulę, którą odruchowo skręciłaś Velesa, minęła was, ale zapach po niej był nieciekawy, wiszący w powietrzu. Jotis. No to ja spróbuję jeszcze atak. Jeszcze teraz spróbuję atak. Teraz bez tej jednej dodatkowej 8. No i tu już tak dobrze nie ma. Są 2 sukcesy. Wpadasz na nią, jakby wiesz, spróbujesz coś robić wraz z Eosem, szarpiecie jakąś kolejną mackę i tak dalej, ale nie przynosi to takiego efektu jak te poprzednie. Zawsze możesz forsować. Pamiętajcie o punktach rozmachu. 3 raz wam dzisiaj przypominam. Poza kadrem nawet więcej. Punkty rozmachu możesz wydać na aktywowanie mocy smoka wyższego poziomu niż masz. Możesz dobrać 6 kości rozmachu, na których nie aktywują się fiaska nawet przy forsowaniu. Coś było 3. A już wypadło mi z głowy teraz. I możesz na całą scenę połączyć cechę z umiejętnością inaczej niż standardowo. No. Tak. To są te 3 rodzaje wykorzystania. Ja może jak tak dziobię tam nieskutecznie, może gdzieś ta włócznia Dziedzida opiera się o tę skorupę. Krzyczę do Mokosz. Pętla, pętla! Dając znać, żebyśmy próbowali robić manewr. No dobra. Z tym, że... Będzie pętla! Chimera jest już tylko 2 tury od miasta. Widzicie z daleka, jak ludzie zaczynają panikować. Marynarze nie wiedzą, co mają robić. Wybiegają ze swoich statków, zostawiając tak, jak stoją. A ja rzucę K6 najpierw na wybór celu. Kto chce być poniżej? No ja tam zaznaczałam, że zużywam 1 sukces na to, żeby... I dostałaś kontratak. Aha, to kontratak. No. Tak.
Kto chce być niżej? Ja mogę być niżej. Jotis, obrywasz, wrzuciłem szóstkę. I teraz rzucę jeszcze raz na wybór ataku. To jest druga szóstka. Widzisz, jak to coś się zbiera, żeby wyrzucić z ciebie tą dziwną kulkę. Więc poproszę unik na poziomie dwóch sukcesów. Ja wezmę sobie trzy kosteczki z tej puli, żeby mieć cztery łącznie do uniku. Mhm. Ile potrzebujesz sukcesów? Dwa. Nie, mam jeden. 4K6 i K8. Za smoka. Tak. No nie, jest dwójka na K8. Nie, nie, nie. Dostaję, zaznaczę sobie stan na siebie. Dobrze. Nie, widzisz. No. Widzisz, Mokosz, jak ta bestia wypluwa tą dziwną maś w stronę Jotisa i nie wiadomo jakim cudem nie oberwał Eos. Jakoś ta kula tak leciała, że tutaj ten śluz, ta żrąca piwocina zatrzymała się tylko i wyłącznie na Jotisie. Zaznaczasz stan, cała skóra cię piecze, to jest takie lekko żrące, może cię nie przeżre od razu do kości, ale to są jak kwas żołądkowy. Ubranie na bank, w sensie zakładam, że jak dostał, to już ubrania tego nie ma. Tak, jesteś rozpryskany, gdzieś tam wiesz, po piórkach Eosa też ściekło, więc tam jakieś wizualne aspekty możemy wziąć na uwadze do następnych opisów, natomiast jemu krzywda się nie dzieje. Mokosz. No dobrze, to ja bym rozpoczęła manewr. Chciałabym przelecieć, tak? Nie wiem, jak bardzo chcecie zrobić długi ten manewr, ale... Krótki, ale chodzi o to, że to przyspiesza ścieżkę, prawda? Wypełnianie ścieżki. Tak. Podpowiem, że za tą bestią ciągnie się potężna smuga krwi. Zatoka okay. Powinna zmienić Aha. nazwę na Bordowa. Poza tym... No to może inaczej. Bo rozważam, bo albo zacząć manewr, albo ja biorę punkt rozmachu, dorzucam sobie jeszcze 6K6. No to jedzie. Tak! Zużywam swój punkt rozmachu. Welez się wkurwił. Razem z Mokosz. Tak. Nie będzie mi nikt drzygał na kolegę. Więc biorę dodatkowo. No dobra, no to twój rzut. Tak, mój rzut 12K6 plus 3D8. Dobrze, tylko proszę cię, bo te kaszustki z rozmachu no. nie aktywują fiaska. Rzucę je osobno. Tak. Tylko tak, żebyś pamiętała o wszystkich wynikach. Gdybyś no chciała dobra. Forsować. Dobra, najpierw rzucam. Rzucam normalnie. Normalnie. I normalnie mamy 3 sukcesy i 3 jedynki. Więc ja sobie to może zapiszę. Ja właśnie zapisałem. Tak, ale zapiszę sobie, czym rzucać, jeśli będę chciała forsować. Podpowiem, brakuje ci jednego sukcesu, żeby zaznaczyć ostatni stan. Nikt nie wiadomo, co wyrzucę dwa razy. Nie wiem, czy... Czekajcie, i teraz rzucam jeszcze te 6 kaszustek z rozmachu. Tak. 5, 6. I mamy tu jeden sukces, więc będę forsować. Nie musisz. Tak jak powiedziałem. A, no dobra. Czy pragniesz opisać, jak w sposób widowiskowy dobijasz monstrum z morskich głębin, z zatoki? Tak. Więc tak jak mówiłam wcześniej, myśląc, że zacznę mamy te skrzydła, Welez przelatuje nad Chimerą, ustawiając się, robiąc taką pętlę, żeby być na wprost niej, zasłaniając jakby sobą port. Rozpędza się w jej stronę, ląduje, znaczy w powietrzu przekręca się tak, żeby tylnymi łapami oprzeć się
tam, gdzie byłyby jej barki, pancerz, nie wiem, po dwóch stronach głowy i pyskiem i przednimi łapami łapie za łeb, który już i tak gdzieś w okolicach szyi jest naderwany i go po prostu wyrywa. To trwa dłuższą chwilę. Pisk tej istoty z głębin niesie się znowu raz po raz po całej zatoce. W akompaniamencie krzyków pochodzących z miasta, bo jesteście już naprawdę bardzo blisko tego miasta. To już w ostatniej chwili udało wam się dobić bestię i Veles się szarpie. Nawet częściowo zanurzacie się z tym pod wodę i Veles w ramach takiego triumfu przez chwilę ten potężny łeb wyniósł lekko na wodę i puścił z powrotem tam, gdzie jego miejsce. Słyszycie oklaski, wiwaty, okrzyki radości z miasta, a wy, lekko poharatani, zmęczeni, lądujecie z powrotem w porcie.